Okej. Okay. A tak? Tak? Chcesz tańczyć? Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, mam dla was filmik z gościem. Jest to moja kuzynka. Była już na kilku filmikach, także... Hello! I słuchajcie, dzisiaj mam dla was filmik, gdzie będziemy otwierali paczuszki z AliExpress, mianowicie to paczki, które zamówiłam 11.11, czyli jak były te nożyk, czyli jak były te wielkie wyprzedaże na AliExpress, bo dużo osób właśnie mnie prosiło o to. No i co? Mamy znowu gościa, ostatni filmik był z Tomkiem, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie sobie poprzednie filmiki właśnie hole z AliExpress, a my już, moi drodzy, zaczynamy. Możecie od razu zrobić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Po więcej, a my przechodzimy do filmiku i słuchajcie, możesz sobie wybrać i otworzyć pierwszą paczkę. Tom! O, to już jest chyba otwarta. Bo ja szukałam jednej rzeczy w tych paczkach. No, szukałam jednej rzeczy w tych paczkach. To są spinki. Spinki do włosów. O, ta mi się strasznie podoba. Jest tutaj napis baby. Ja takich spinaczek na co dzień raczej nie, ale myślę, że do zdjęcia bardzo ładnie to wygląda. Właśnie tak sobie tutaj jeden boczek złapać takimi spinaczkami. Tutaj też na dole będziecie mieli ceny tych produktów, żebyście mogli zobaczyć, jakie to wszystko jest tam tanie. No i co, a tutaj jak te wyglądają? O! Złapałam. Te pojedyncze bardzo mi się podobają. Te sumane. Takie ładne, proste, zwykłe gumeczki. Gumeczki. Spineczki, nie gumeczki. Gumeczki, o, już się nazywają gumeczki. A, i właśnie szukałam tego, tej paczuchy, bo słuchajcie, mamy tutaj fake lashes, są to sztuczne rzęsy takie, one są przepiękne. Takie bardzo, takie delikatne, takie włoskie jakby, takie fajne rzęski. Takie. Delikatne, włoskie, no fajnie. Ja czuję nadal włoski, ja czuję nadal u ciebie bimba. Ja czuję bimba ciągle u ciebie. W ogóle Piotrek przed chwilą z Agatą nagrywali bimba challenge. Ja też uczestniczyłam. Nie wiecie, co to jest, są takie fasoleczki. Ohydne, wiecie, jak to śmierdziało. Ja tylko... Jedno jest dobre, jedno jest źle. No złe. I nagrywali właśnie przed chwilą taki challenge, także jeżeli jesteście ciekawi, to u Piotrka na kanale niedługo się pojawi. A u mnie przyjemniejsze coś. Czyli rzęski, zobaczcie, jak do tych paznokci mi pasują świecących. W ogóle bardzo szanuję za opakowanie, jest przepiękne. I tutaj wam napiszę też model, jaki to jest, bo na AliExpress jest mega dużo rzęs. Ja chciałam je w ogóle ubrać na Sylwestra, ale coś mi nie wychodziło, więc się wkurzyłam i ich w końcu nie ubrałam, ale może kiedyś się nauczę je nosić, bo naprawdę bardzo ładny model. Teraz kolejną pakę możesz otwierać, w ogóle to wygląda, jakby tu nic nie było. Sam tam. Czy masz nóż? A. Co to jest za nóż? Nożyk, taki do otwierania paczek, ale chyba muszę, on już jest zarezerwowany, że muszę kupić nowy. Też go kupiłam na AliExpress. Case! Do... Jedenastki. Jedenastki. Tak już w razie co, na jedenastkę case'ik, ale piękny, i w ogóle taki mega porządny się wydaje. Taki twardy. No. Jest przepiękny. A ja taki nie lubię. Nie lubisz takich? Ja lubię takie miękkie. A, no on jest twardy z tyłu. Boczki ma miększe trochę, ale i tak jest twardy. Ja ogólnie mam ostatnio fazy na wszystko takie, taki glitter, takie sparkle, wszystko musi być. Lubię takie rzeczy. A ja jestem ciekawa, co jest z tej malutkie. Nie, która to była? To co tu było? Bo ta. Ta. Dobra, to ja sobie to otworzę, bo to wygląda, jakby tu było powietrze. Ja kiedyś, zawsze o tym mówię, kiedyś zamówiłam się na AliExpress i mi przyszło puste opakowanie, nie wiem, co to było. A, to są naklejeczki do paznokci. Takie bardzo w moim stylu, orbitka. Bo tutaj mamy kosmos, jakieś słoneczka. Jakieś takie bardzo, bardzo kosmiczne rzeczy. Ja takie rzeczy uwielbiam. Tutaj mamy planety. O Jezu, kocham takie rzeczy, także mam nadzieję, że uda mi się to na paznokcie właśnie sobie poprzyklejać. I właśnie takie, wydaje mi się, że taki kolorek i na to planety to byłby perfekcyjne. Patrz, takie coś by pasowało do takiego koloru. No. Świetnie by to wyglądało. O, taka chmurka. No ja kocham. A ty zamawiasz w ogóle coś na AliExpress? Nie, nigdy jeszcze nie zamówiłam. Nie? Ja ci muszę pokazać po filmie. Ja ci muszę po filmie pokazać tą stronę, bo uzależnisz się. No to jak mi pokażesz, to chyba będę więcej rzeczy. No, bo tam są takie tanie. To no, na przykład mi się wydaje, że z 50 groszy może kosztowało. Albo 50 centów. Taki case z 6 zł, czyli z funta. No. To mega tanie. Dobra, otwieraj kolejną rzecz. Ja to większa. To są case'y. Case'y? To są case'y, no. Coś żółtego.
I to są typowe właśnie paczki z AliExpress. No, to są one... To są moje ulubione naszyjniki. Bo te są na nogę albo na rękę. 2000. Ja często właśnie noszę ten naszyjnik. Mój jeden? Teraz mam, a on jest chyba na stopę jakiś. Ten jest na szyję, a te są chyba na stopę albo na rękę. Tak, ten też na szyję. Nie jestem pewna, tu mam tylko jeden. Bo ja też tam swoją datę urodzenia. Masz, ten ci mogę jeden dać. Nie wiem, czy to jest na szyję, czy na stopę, ale... No on się otworzy. Tych mam dwa, zobaczymy i Agacie dam jeden, bo Agata też jest 2000. I zobaczcie. Ale ładne, w ogóle. Takie coś. Właśnie też na AliExpress ci pokażę, powysłam linki do tego. I ja też na AliExpress to kupiłam i to kosztuje może, nie wiem, z 5 zł, jak coś takiego, bardzo tanie. Także po filmiku dam ci jedno, ale mi się wydaje, że te mniejsze są na rękę właśnie. Dobra, teraz otworzę tego kejsika. No ja na AliExpress to masę kejsów. Jakie? Ja wiem, bo ja zamówiłam Paris taki. Otworzę i wam go pokażę. W ogóle na jaki telefon to jest? Na XS, no mój. A. I jest to taki... No nie mój telefon. Jest to taki case Paris, bo właśnie miałam, nie wiem czy polecam, bo są tam jakieś strajki itp. Ale właśnie specjalnie sobie zamówiłam na podróż. Muszę, na pewno polecę w tym roku. Muszę się postarać, bo to jest moje marzenie, żeby polecieć do Paryża i kupiłam sobie takiego case'a. Właśnie jak polecę do Paryża, to go ubiorę. I muszę spełnić to marzenie w swoim roku, ten Paryż. To jest jakby taki bilet. Wiesz, jak czasami na walizkę w samolocie ci przyklejam, to jest takie coś i to jest taki bilet jakby. To przejdzie ci? Fajne. Nie, to jest po prostu na case'a, żebym miała na case'ie takie fajne. Nie wiem, podobało mi się to, właśnie to wyczaiłam na AliExpress. Mam jeszcze cztery małe a to jest otwarte już, to otworzyłaś. A, to jeszcze otworzyłam. Głupie, to wygląda. Jakie maluzieńkie. O, gwiazdki. Coś gwiazdkowego. Jest to naszyjnik, również naszyjnik. No, na AliExpress, to jest bransoletka. Albo naszyjnik, albo bransoletka. I ja już mówiłam wam właśnie, że na AliExpress fajnie sobie kupić taką tanią biżuterię, która, jeżeli wam zardzewieje, to po prostu ją wywalacie i zamawiacie sobie nową, bo naprawdę kosztuje to grosze. I bardzo mi się w ogóle podobają takie gwiazdki, więc na pewno sobie do jakiegoś zdjęcia to założę, czy coś, bo lubię takie... Ja lubię w ogóle taką biżuterię, lubię nosić naszyjnik, ale teraz mam ten z księżycem do kolczyków. Srebrne teraz noszę. A tutaj mam już zapas kolejnej biżuterii. Teraz zobaczymy, to jest jakieś wylane. O, pora na zmianę. Co? Jest to takie coś do kabli od iPhone'a, żeby się nie gieło. Bo wiesz, jak te kable od iPhone'a się robią. Ja sama muszę takie. No, to też ci wyślę linka do tego. Bo wiecie, jak te kable od iPhone'a, one się strasznie zaginają. Jakie są dziutkie, to jest tygryska. Tygryska, no. To będzie do ładowarki od iPada, bo do iPhone'a mam takiego białego misia, a tutaj... Taki słodki tygrysek, żółty. No i co? Ostatnia paka? Ostatnia już paczucha. Możecie mi dać znać, jak wam się podobają te hole AliExpress z gośćmi. Wolicie, jak nagrywam sama, czy może z gościem. Także piszcie wszystko pod postem. Niestety tutaj komentarze mam zablokowane, ale pod postem w zakładce community, tam społeczność, będziecie mieli post specjalnie do tego filmu. I tam piszcie, czy wolicie, jak nagrywam sama takie hole, unboxingi. O, czy jak kogoś zapraszam do tego filmu? Pierścioneczki. Ja mam fazę, jeżeli coś mi się spodoba na AliExpress, to ja od razu to zamawiam. A jakie leciutkie leciutkie. I mamy tutaj takie pierścioneczki. Ja wam może tutaj wkleję gdzieś zdjęcie, bo ciężko mi je bardzo pokazać. Ale strasznie pasują mi do tych, do koloru paznokci. No, tak sobie pozakładam. Tutaj macie... Pierścioneczki. Myślę, że fajnie wyglądają takie kolorowe pierścioneczki na rączce. Ten jest trochę za duży. Weź, masz tego, bo ten jest za duży na mnie. Mały? To weź na małego palca. O, ładne. No bo na mnie jest ten za duży, nawet na kciuka jest za duży. A reszta jest chyba dobra. O, ten. O. Ale ja nie noszę pierścionek. Nie nosisz? Nie. Ej, zablokował się. No bo musisz tak. Ała, ja się zawsze boję. Ja kiedyś w dzieciństwie sobie nałożyłam coś takiego dziwnego na palec, jakieś takie drewniane coś, zabawkę i mi to utknęło.
Nie, to jest za dużo na każdy mój palec. Bałam się, że mi to spadnie. I mi to utknęło kiedyś i musiałam to mydłem jakoś to ściągać, to mnie tak bolało. Ja mam takie kurze, jakieś grube, takie pomysł. Bo musisz chyba większy rozmiar. No, musisz chyba większy rozmiar. Ja mam strasznie chude palce i mi jest ciężko ogólnie pierścionek jakiś dobrać. Mam bardzo malutkie palce, ale ten jeden jest dobry. Ten jeden taki zygzakowaty jest dobry i fajnie to wygląda kolorystycznie do tych paznokci, które mam teraz. Także no, takie pierścioneczki, bardzo się z nich cieszę i to by było... No wszystko. To a nie, no ten jest serio za duży, ty musisz go wziąć. Może... Może ciocia. Może mamie dam, no. Bo ja takie nie noszę. Ten jest za duży, mi spada i mnie będzie wkurzał tylko tym, że mi spada. Ale moi drodzy, to by było w tym odcinku już na tyle. Jeżeli lubicie Hole z AliExpress, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować mi po więcej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmików. No. A my już się żegnamy. Buziaczki, do następnych filmików. Pa! Pa!